Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Moje ostatnie wideo zatytułowane Antyweganie przejmują kanał spotkało się ze skrajnymi reakcjami i to ze strony samych wegan. Od skrajnie pozytywnych, takich jak na przykład reakcja mojego syna, który uwielbia to wideo, twierdzi, że jest to najlepsze moje wideo i nawet prosi mnie, żebym częściej się wygłupiała na kanale, twierdzi, że na moim kanale jest za dużo powagi, że powaga męczy, że nie jest atrakcyjna. Są też głosy rozczarowania, że mianowicie nie zripostowałam w żaden sposób ich argumentów, czyli nie tyle potępiające mnie, co ujawniające pewien niedosyt. No i istnieją też jeszcze inne skrajne głosy. Pozwolę sobie Wam przeczytać, jakiego maila otrzymałam. Nie komentarz, ale właśnie maila od jednego z subskrybentów, wegańskich subskrybentów. Uważam, że złym pomysłem jest jakakolwiek reakcja na tych antywegan. Merytoryczna odpowiedź nie ma sensu, a wyśmiewanie i pogarda to tylko zniżanie się do ich poziomu. Jeżeli ktoś taki nas zaczepia, to najlepszą reakcją jest ignorowanie. Jesteś osobą dojrzałą i reagowanie na zaczepki jakichś upośledzonych chłopców jest poniżej Twojej godności. Proszę, zdejmij ten filmik. Myślę, że są to mocne słowa. Czy faktycznie ignorowanie jest jedyną opcją i czy faktycznie obowiązuje mnie jakaś określona procedura, nazwijmy to, w takich sytuacjach? Przyznam, że owszem, zignorowanie było moim pierwszym naturalnym odruchem. Szczerze powiedziawszy, mnie się nawet nie chciało tych filmików oglądać i co więcej, przyznam, że do dziś nie obejrzałam ich w całości. A tym hamulcem dla mnie było właśnie brzmienie ich głosów. Czyli tak na serio, to co ja oddałam w tamtym filmiku, była to moja autentyczna reakcja. Moją pierwszą reakcją jest to, Boże, jak koszmarnie oni brzmią, chcą być zabawni, a nie potrafią. Ponieważ no właśnie to co wyraziłam w ich głosach, jest histeria, są jakieś bardzo niezdrowe emocje. No a niestety nie potrafię inaczej percepować rzeczywistości, skoro latami studiowałam techniki wokalne i słysząc, w jaki ktoś sposób używa głosu, od razu czuję, jak ten głos jest produkowany, jakie tam przeszkody napotyka, jakie blokady emocjonalne mogą powodować pewne zaciśnięcia, czy to krtani, czy blokada zatok. No ja po prostu to słyszę i od razu czuję to w ciele, czuję, emocjonalnie czuję blokady, nazwijmy to sobie, energetyczne i problemy emocjonalne, ja to wszystko słyszę i czuję i to jest moja prawdziwa percepcja, czyli to, co zrobiłam, to było prawdziwe, zgodne ze mną, to była moja prawdziwa pierwsza reakcja, bez wdawania się w treść. Ignorowanie jest jedną z opcji. Nie głupią, czy najmądrzejszą, za chwilę się zastanowimy. Ale czy jedna osoba, czy jeden aktywista może narzucać drugiemu, co on ma robić, w jaki sposób ma działać, jakie obierać taktyki, strategie, w jakim stylu powinien działać. To jest mój naturalny styl reagowania. To jest moja osobowość, to jest moja indywidualna historia. Związana właśnie z tym, że jestem wyczulona na te aspekty wokalne. Sama nie twierdzę, że doskonale panuję nad głosem. Sama często słyszę u siebie, że nie. Zresztą nie byłam nigdy uczona i trenowana w kierunku mówienia. Ja trenowałam śpiew, a nie mówienie. To są zupełnie inne techniki i sama sobie z tym słabo radzę. I też, kiedy sama montuję własne filmiki, razi mnie to, kiedy kiepsko panuję nad głosem. I często tak jest. Ale oni fatalnie to robią, więc nie wiem, dlaczego miałaby być ograniczona moja swoboda do takiej naturalnej, spontanicznej reakcji. Taka sytuacja jest nagminna w internecie, w tym świecie wegańskim, że weganie bardzo często próbują narzucać innym weganom, co mają robić, jak mają robić, w jakim stylu. Bardzo często weganie są mega krytyczni w stosunku do innych wegan. Wręcz sami stają się opresorami dla innych wegan. Weźmy taką bardzo znaną postać jak That Vegan Teacher, która wiem, że się wygłupia. Ona przede wszystkim kreuje jakieś tam postacie, wczuwa się w rolę. Te postacie oczywiście są takie troszeczkę, można powiedzieć, głupawe, ale aczkolwiek w tym, co ona mówi, często jest dużo sensu, dużo treści, dużo prawdy, dużo takiej prawdy emocjonalnej, więc ja ogólnie lubię i popieram. Ale co do jej pioseneczek, sama przyznam, że są głupawe, w dziwnym stylu są. Ale w ogóle nie ośmieliłabym się jej krytykować za to, że ona
nas jako środowisko ośmiesza przez to, że coś robi w złym stylu. Ona ma prawo robić w dowolnym stylu. Ona ma prawo robić w każdym stylu, który ja będę postrzegać jako nawet wręcz obciachowy. Nie, to jest jej prawo, to jest jej osobowość, jej percepcja rzeczywistości. I niestety to jest dosyć nagminne i dochodzi do starć wewnątrz środowiska, że pewne osoby mówią let's cancel. Chcą niejako wykluczać ze środowiska takie osobowości, które im się nie podobają. Stylistycznie nie podoba im się, co robią. Osobiście bardzo, bardzo to potępiam, dlatego że nie ma jednoznacznych jakichś badań, co jest skuteczniejsze. To już ja nie mówię tylko o stylu, mówię również o strategiach. Że są na przykład aktywiści, którzy urządzają protesty. No też już spotkałam się, nawet na kanale Lęki wpisał się jakiś weganin, który powiedział, że jemu jest wstyd za to, że są tacy, którzy urządzają takie szopki i że on tego nie popiera, że on to potępia. Więc ja się zapytałam, a co on robi? Jakie on stosuje taktyki obrony zwierząt? On nie stosuje żadnych poza kurczenie jedzenie mięsa. Jakim prawem w takim razie śmie krytykować tych, którzy coś robią? Badania naukowe czy psychologia jako taka potwierdza tylko jedno. W jakikolwiek sposób nagłaśniasz dany problem, nawet głupi, nawet obciachowy, nawet jeżeli powoduje to, że się z ciebie śmieją, zawsze jest to lepsze niż milczenie. Każde nagłaśnianie tematu, każde nagłaśnianie problemu jest wartościowe. I wykorzystywanie każdej, nawet głupiej sytuacji jest pozytywne. Ponieważ nam wcale nie chodzi o to, aby ktoś pierwszej reakcji od razu, natychmiast przeszedł na weganizm, bo usłyszał coś tam, na przykład, że ktoś usłyszał moją parodię i w związku z tym natychmiast przejdzie na weganizm. Oczywiście, że nie, ale my wykorzystujemy różne sposobności. Powinniśmy wykorzystać wszystkie sposobności, aby nagłaśniać problem, nagłaśniać temat, aby przedzierać się przez te bardzo oporne i niechętne media z tematem. Aby docierać w ogóle do głównych mediów. To jest między innymi naszym celem, naszym zadaniem. Dlatego niezależnie od tego, czy moja parodia się komuś spodobała, czy nie, czy jest fajna, czy nie, czy mi wyszła, czy może całkowicie dałam ciała, może kompletnie mi to nie wyszło, że naprawdę się zbłaźniłam. Słuchajcie, po pierwsze, przyznaję sobie prawo do spontanicznej, nieważne czy udanej, czy nieudanej reakcji. Przyznaję sobie prawo do nawet popełniania błędów. Kto wie, może za pół roku faktycznie też stwierdzę, chyba to było głupie, a faktycznie może zdejmę ten film. Dlaczegoż by i nie, ale nie może nikt nikogo czyjejś wolności artystycznej ograniczać. Fakty są takie, że tamten filmik miał zdecydowanie więcej komentarzy niż inne, co niewątpliwie zauważył algorytmy YouTube'a, czyli tak naprawdę ktoś mi sugeruje, że powinnam zignorować, bo to było jakieś tam niegodne. Nie, wprost przeciwnie, ja bym się, widząc teraz jakie są efekty, myślę, że to by było straszne, gdybym ja nie tyle zignorowała, czy nie zignorowała, to w ogóle nie jest taki temat, gdybym ja nie wykorzystała sposobności do tego, aby promować kanał, aby posuwać mój własny aktywizm do przodu, bo ja widzę tutaj duże korzyści. Algorytmy YouTube'a na pewno zauważyły, że jest ruch wokół mojego kanału, ponieważ bardzo dużo wejść było z Discordu i myślę, że to ci chłopcy zrobili taką promocję, to oni sobie przesyłali ten filmik, także zrobili mi promocję, zostawili bardzo dużo komentarzy. Bardzo dziękuję za to. A teraz druga sprawa. Czy powinniśmy ignorować? Czy mamy obowiązek ignorować? Czy ignorowanie jest najlepsze? W pewnym sensie ignorowanie, oczywiście, jest najprostszą, najbardziej leniwą strategią. Najprościej jest ignorować. Dlatego miałam taką pokusę, aby tak zrobić. Nie chciało mi się. Mam tyle tematów ważnych, istotnych, mam kolejkę tematów, a tutaj zajmować się jakimiś wygłupami faktycznie mi się nie chciało. Ale czy to faktycznie jest najlepsza strategia? Moim zdaniem jest to strategia oparta na kłamstwie, ponieważ ignorowanie jest to kłamanie, że sprawy nie ma. A sprawa jest. Ignorowanie oznacza dla mnie kłamstwo, że tych filmików nie ma, a one są. Oznacza, że nikt nie próbował nas podważać, wyśmiewać, że tego nie ma, a to jest. Więc ja generalnie co do zasady jestem przeciwnikiem kłamstwa. Więc gdybym zignorowała,
to raczej z braku czasu, z lenistwa, a nie z racji, że jest to przemyślana strategia. Jeszcze w jednej okoliczności mogłabym zignorować, gdyby mój kanał był kanałem dużym, a ich tak malutkie kanały by to były, że byłaby obawa, że mówiąc o nich bym ich promowała. Faktycznie ich kanały są małe, ale nie mieli specjalnie mniej wejść niż ja, czyli no, wydaje mi się, że nie istnieje tutaj aż taka asymetria między nami, żebym aż się musiała obawiać tym, że ja ich promuję, więc nie czuję się zobowiązana do takiej taktyki, jaką jest ignorancja. Chciałabym Was jeszcze przeprosić, bo czuję, że cała ściekam potem. Włosy mi się pewnie też już chleją do ciała, ale muszę Wam powiedzieć, że kręcę ten filmik w ponad 30-stopniowym upale. No i niestety tak jest, że pod ze mnie cieknie. A teraz przejdźmy do kolejnego zarzutu, że nie odpowiedziałam na ich rzekome argumenty. Po pierwsze, ja nie widzę tam autentycznych argumentów. To są pseudoargumenty. Jest to udawanie z ich strony, że są argumenty. Nie wierzę, żeby któregokolwiek z nich czy ich widzów obchodziły te argumenty, ponieważ ich i tak podstawowym argumentem było to, że a kogo obchodzi los zwierząt? To jest ich podstawowy argument. Osoby, które uważają, że należy argumentować i należy toczyć wojnę na argumenty, moim zdaniem wychodzą z błędnego założenia, że Homo sapiens jest gatunkiem racjonalnym, że ludzie postępują w sposób racjonalny i opierają się o faktycznie jakieś słuszne racje, że argumenty są czymś rozstrzygającym w danej kwestii. Moim zdaniem, broń Boże, absolutnie nie jest to błąd u podstaw. Ludzie postępują w sposób impulsywny, kompulsywny, emocjonalny. Zupełnie inne motywy rządzą postępowaniem człowieka. I także, jeżeli mówimy o tych wyborach wegańskich czy antywegańskich, argumenty tutaj są najmniej ważne. I też uważam, że to jest podstawowy błąd wegan na całym świecie, tych różnych aktywistów, czy częsty błąd na kanałach. Ale właśnie, na szczęście nie wszystkich, bo wielu wegan się zorientowało, że ta strona emocjonalna, imidżowa są równie ważne i wielu wegan właśnie też to robi, że robi jakieś parodie, wygłupy i w jakiś taki na różne sposoby stara się do ludzi dotrzeć. To mnie się podoba bardzo, ponieważ istnieje też duża grupa wegan i aktywistów i także youtuberów, którzy uważają, że należy toczyć właśnie tą dyskusję na argumenty, że argumentami można wygrać. Nie podoba mi się w ogóle cały ten taki nurt oparty na argumencie name the trade. Argument, który polega na tym, że prosi się rozmówcę, aby znalazł i nazwał cechę, która sprawia, że zwierzęta mogą zabijać, bo bardzo łatwo to wtedy obalić, jeżeli ktoś powie, że są głupsze od nas, to bardzo łatwo jest to udowodnić, że wiele osób ludzkich także jest głupsza niż wiele gatunków zwierzęcych, chociażby weźmy ośmiornicę, IQ ośmiornicy szacuje się na poziomie 70 punktów, podczas gdy osoby upośledzone często mają to IQ niższe od ośmiornicy. Tak, no jest szereg gatunków inteligentnych, nie mówiąc, że chociażby te świnie, takie typowy częsty gatunek zabijany wtedy dla mięsa, też jest gatunkiem inteligentnym i inteligencją przewyższa ludzkie dzieci. I wiele osób, wielu aktywistów walczy między innymi tym argumentem. Okej, fajnie, że ten argument się gdzieś tam przedziera do ogólnej świadomości społeczeństw, ten argument i cała masa innych argumentów. Oczywiście uważam, że należy argumentować. Argumentować warto do populacji generalnej, do ludzi, którzy nie są zamknięci na argumentację. Natomiast w stosunku do antywegan osobiście nie wierzę, że jakikolwiek argument do nich dotrze. To znaczy, nie, że nie wierzę, tylko wiem, bo już sama też uczestniczyłam w różnych debatach, gdzie to po prostu było tak ewidentne, że oni są tak zamknięci, że do nich nic nie dotrze. No, chociażby przykład Pierwszy z Brzegu, kiedy z bardzo znanym promotorem mięsa z dużego amerykańskiego kanału Primal Edge Health rozmawiałam, on cały czas mi mówił, masz niedobór cholesterolu i to wpływa na twój mózg. Podczas gdy ja pokazuję mu wynik, że mam cholesterol w górnych granicach normy. On mimo to mówi, ale i tak za mało. I ja mogę mu wszystkie badania świata pokazać, że cholesterol z diety w ogóle nie wpływa na mózg i mózg wytwarza swój własny cholesterol. To jest nieważne. On jest swoim
mikroświecie zamknięty, nic do tych ludzi nie dotrze, więc to nie ma sensu. To, co oni robią, to w ogóle nie jest wojenka na argumenty, tylko jest to, jak ja to bym określiła, wojna psychologiczna. Ich argumentami są śmiech, kpina, ewentualnie sex appeal, bo akurat Tristan jest dosyć atrakcyjnym facetem i używa swojego poczucia humoru po to, aby przyciągać ludzi. I on się wyśmiewa z wegan, nie mając żadnych argumentów. Używa własnego sex appealu, własnego ciała i naturalnego poczucia humoru, które ma. On jest klaunem. I to są jego argumenty. Coś podobnego robią nasi koledzy. Ja za chwilę powiem, jakie jedyne argumenty wyłowiłam z tego, co tam wysłyszałam z tej całej ich narracji. Ale najpierw może słowa psychologa wegańskiego, Michelle Lowe, która jest wykładowcą psychologii, jest doktorem psychologii. I wielu takich porad psychologicznych udzielała na swoim kanale innym aktywistom wegańskim, także wydaje mi się, że ta wiedza jest cenna. I ona właśnie między innymi coś takiego powiedziała, że humor, śmiech, drwina, satyra są to najcięższego kalibru argumenty, jakie istnieją. Dlaczego? Dlatego, że z kpiną, z śmiechem nie da się dyskutować. Jeżeli ktoś się z ciebie śmieje, nie możesz wysunąć kontrargumentu. I teraz ci chłopcy wysunęli szereg durnowatych, łatwych do obalenia, za przeproszeniem, z palcem w dupie argumentów, tak? I ja mam się bawić teraz, żeby, no słuchaj, on mówi, że tak, że trawa jest wszędzie dostępna, te krowy sobie mogą iść i skubać. Tak, wyjdź człowieku przed dom, znajdź mi tą trawę wszędzie dostępną, bo ja tu mam stado świnek morskich od kilku lat i rok w rok mam ten sam problem, że trawa w Polsce jest raptem przez parę tygodni, maja, w czerwcu się już kończy i jest dramat, to nie tylko ja mam ten dramat, ponieważ jest to dramat, o którym piszą czasopisma, że rolnicy płaczą, farmerzy płaczą, bo jest znowu deficyt siana, znowu nie ma trawy i kolejny rok, rok w rok piszą, że jest wojna o siano, bo nie ma w Europie trawy, jest ona bardzo króciutko, wystarczy, że zrobią się upały ciut za szybko, 3 dni wcześniej, w czerwcu przyjdą, jak nie zdążą skosić trawy, to jest dramat. I nawet te grass-fed beef jest karmiony zbożami, bo nie ma trawy, nie ma. A oni takie głupoty, no to ja mówię, no idź przed dom, znajdź tą trawę, idź do parku, sprawdź, czy jest trawa. No i co ja będę z tak durnymi argumentami dyskutować? Albo on mówi, no przecież zwierzęta nie cierpią. Za chwilę przyznaje, że no faktycznie prosiaki są bez znieczulenia, kastrowane, czy mają te tam ogonki obcinane, bez znieczulenia. No bo przecież znieczulenie kosztuje. Za chwilę sam przyznaje, że ogłuszenie to jest komora gazowa, co do której ja przecież dopiero co dowodziłam, że to jest najgorszy stres dla zwierzęcia zdaniem weterynarza. No więc o co? O czym tu w ogóle mowa? Jakie tu są w ogóle argumenty? Nie ma argumentów. Powiem wam jedyne argumenty, jakie faktyczne argumenty, jakie znalazłam w tych ich filmikach. To był jeden, pierwszy argument, taki, że weganie mają kija w dupie, że jesteście tacy poważni. To jest poważny argument. I to jest faktyczne zagrożenie dla wegan, ponieważ my naprawdę jesteśmy zagrożeni tym, że mówiąc o prawdzie, przekazując prawdę, która jest smutna, jest dramatyczna, jest tragiczna, siłą rzeczy mamy przekaz dramatyczny. Możemy robić wrażenie osób smutnych. Dlatego nawet odczucie mojego syna, który jest zaangażowanym weganinem i sam to by chętnie wymierzył karmę natychmiastową każdemu, kto zwierzę krzywdzi. Niemniej nawet on mi zarzuca, że twój kanał jest zbyt poważny. I nawet ja się zastanawiam, kurczę, czy mój kanał musi być taki poważny, skoro ja sama na co dzień nie jestem osobą poważną. Ja na co dzień normalnie się wygłupiam. Gdybyście przyszli do mnie na przykład na jakieś lekcje, byście zaczęli, ile wygłupów i śmiechu jest nawet podczas moich lekcji. Także ja przy każdej okazji, kiedy nie musi być poważnie, to bardzo dużo żartuję. I nie jestem osobą depresyjną z natury w ogóle.
Jestem osobą, która tylko zobaczy słońce, wychodzi, już mi się Micha cieszy i nie mam w sobie takiego rysu depresyjnego. Więc sobie myślę, no dlaczego jest taka rozbieżność pomiędzy tym, jaką ja jestem osobą na co dzień, a jaką jestem na kanale. Oczywiście to tematyka sprawia, że na kanale jestem o wiele częściej niż w życiu realnym, poważna, dramatyczna, bo mówię o takich sprawach. I faktycznie on może mieć rację, że my możemy sprawiać wrażenia osób, które są niejako na stałe. No bo faktycznie, jeżeli ja będę mówiła raz o świniach, raz o kurczakach, za każdym razem są to sprawy dramatyczne, ktoś może pomyśleć, że jestem osobą trwale smutną, że moje życie jest smutne i tak dalej. Znaczy, to jest inna sprawa, że to są prawdziwe tragedie, to nie ma co tutaj się tam śmieszkować, że jest lekko z tym żyć, ale nie sprawia to, że ktoś, kto nie jest typem depresyjnym, nagle się stanie typem depresyjnym, bo to są zupełnie inne mechanizmy, to jest chemia mózgu. Albo ktoś ma chemię mózgu niestety niezdrową, albo ktoś jest zdrowy. I tak jakby te rzeczywiste urazy nie zaburzą tak bardzo chemii akurat mózgu. No więc faktycznie to jest jeden argument, który autentycznie może nam zagrażać. Ponieważ jeżeli będziemy postrzegani jako osoby smutne, sztywne, drętwe, zawsze na poważnie reagujące, no to nam zagraża, bo to nie jest atrakcyjne. Więc ten argument ja bym potraktowała poważnie, jako taki autentyczny argument i autentyczne zagrożenie dla nas wegan. I tutaj jest też ważna w takim razie uwaga do wegan. Ponieważ realia, ten kontakt z rzeczywistością, on jest dołujący. To są dramaty. No nie da się temu zaprzeczyć. Ale pamiętaj, że decydując się na weganizm, musisz rozplanować swoje działania, swoją, że tak powiem, posługę na rzecz zwierząt na długie, długie lata. Może moje lata już nie będą aż tak długie, ale póki co jestem osobą zdrową i wciąż mam perspektywę pożyć jeszcze kilkadziesiąt lat. Może z 20 lat będę w stanie jeszcze pracować dla zwierząt. I ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja się teraz załamię, zdołuję, zapłaczę, odechcę mi się żyć i jeszcze, nie wiem, wyskoczę oknem, prawda? Dlatego ja bardzo polecam wszystkim aktywistom wegańskim i weganom, narzućcie sobie taki reżim psychologiczny, takiej higieny psychicznej, ja sobie coś takiego narzucam, reżim higieny psychicznej i skupianie się na tym, co realnie możecie zrobić. Bo jest masa spraw, na które nie mamy wpływu. Bardzo bym chciała być władcą tego świata i po prostu odgórnie zakazać hodowli, zabijania zwierząt, spożywania mięsa. Bardzo bym chciała, ale nie mam takiej władzy. Moja władza jest tyci-tyci. I muszę te tyci-tyci, które mam, wykorzystać jak najlepiej. I teraz skupiając się na tym małym poletku, które jest w Twoich rękach, na sprawach, które są w Twoim zasięgu, okazuje się, że jeżeli skupiasz się na swojej pracy, tam się rzeczy, pojawia się jakaś satysfakcja, jakaś radość. Przykładowo, jak wiecie, ja przywiązuję wagę do bardzo realnego ratowania zwierząt. Uważam, że każdy ma możliwość uratowania kilku żyć. I ja tutaj mam sporo tych żyć przed sobą, uratowanych. To mnie cieszy, bo chociaż nie mam wpływu na całą ludzkość, na wszystkie tragedie, no to tych kilka żyć byłam w stanie uratować. No i się rzeczy, jak ja z nimi obcuję, to co chwilę są radosne momenty, co chwilę dzieje się coś śmiesznego, one są pełne wdzięku, pełne życia, także te chwile radości w pracy jest naprawdę dużo. Czy nawet w tej bezpośredniej pracy, tej twórczej, przecież nawet odpowiadając na jakieś głupie argumenty, przecież te argumenty są czasem tak głupie. Ci wszyscy różni youtuberzy, którym odpowiadam, często są tak głupie, że no naprawdę, no trudno jest się nie śmiać. I naprawdę Wam polecam, skupcie się na tym, co jest w zasięgu Waszych możliwości, róbcie to i tam w trakcie na pewno jest dużo radości, więc wykorzystujcie to, bądźcie naturalni. Do mnie osobiście jeszcze przemawia jeszcze inny argument, to znaczy to nie jest czyjś argument, tylko mój własny argument. Ponieważ ja akurat nie wierzę w śmierć, raczej się nastawiam na kolejne tysiące lat aktywizmu,
I wydaje mi się, że po przejściu na tamty świat nadal będę miała ręce pełne roboty, będą tam miliardy straumatyzowanych zwierząt, które będę musiała pocieszyć. Zastanawiam się właśnie, w jakim one będą stanie i jak będzie wyglądał mój dalszy aktywizm. Ale wyobrażam sobie taką sytuację, może tak być, że się nagle dowiem, że ta nasza Ziemia i ta skala tragedii, z którą my tutaj mieliśmy do czynienia, to jest maleńki ułamek wszystkich tragedii, do jakich dochodzi we wszechświecie. Że ta nasza Ziemia to jest pikuś. Może się za chwilę okazać, że cierpienia i bólu we wszechświecie jest nieskończenie więcej niż to, co my tutaj, o czym my tutaj wiemy. No i wyobraź sobie teraz tak, jeżeli my po prostu już się załamiemy pod wpływem tej skali, a za chwilę się dowiemy, że jest o wiele gorzej, jest o wiele, 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 wiele więcej tych dusz do ratowania i że gdzieś na innych planetach, czy w ogóle nie w ramach widocznej dla nas materii, dochodzi do o wiele poważniejszych tragedii, to co? Zawsze będziemy w tej sytuacji, że my mamy tylko mikrowładzę i musimy ją wykorzystywać. Tak więc tak na serio, ja planuję swój aktywizm, biorę rozbieg nie tyle na kilkadziesiąt lat, co raczej kilka tysięcy, a może milionów lat. I wiele problemów nie uda nam się rozwiązać teraz w tym krótkim życiu. Być może uda się je rozwiązać za tysiąc lat, ale my musimy dobrze funkcjonować. Okej, no i jeszcze drugi argument wojny psychologicznej, którą toczymy z antyweganami. Argument, który akurat padł w jednym z tych filmików. Akurat to był Cebulaczek chyba. Użył takiego słowa i dość często je powtarzał, jak cnotuje. Jak ona cnotuje. Czyli odnosiło to się chyba do mnie, z tego co pamiętam, ponieważ ja często używam słowa moralność. To jest w ogóle coś ciekawego, co tutaj się z tego wszystkiego wytworzyło. Ponieważ ja używam celowo słowa moralność, coś jest niemoralne, niemoralne, bardzo namiętnie tego używam. Dlaczego? Ponieważ ja staram się przejąć słownictwo będące narzędziem manipulacji katolików. To oni używają tych sformułowań. Moralność. Pamiętaliśmy, jak w Radio Maryja padł argument, że oni bronią ferm futerkowych, bo mają kręgosłup moralny. Że to moralność każe ich mordować, więc dlatego celem neutralizacji ich durnych argumentów przejmuje to słownictwo. Jest to celowy zabieg. I dlatego tym bardziej rozbawiło mnie to, że ktoś wykorzystuje moją strategię do walki przeciwko mnie. Że to, że ja mówię ciągle o moralności, on wykorzystał w taki sposób, że zamienił to słownictwo na jeszcze inne, które rodzi jeszcze zupełnie inne skojarzenia. Mówi, że ja cnotuję. Wow! No, mogłabym powiedzieć, że brawo, brawo za taką sztuczkę manipulacyjną. Dlaczego? Dlatego, że cnotliwość, cnota i to ewentualnie cnotowanie jako czasownik kojarzy się z czymś jeszcze innym. Z czym się kojarzy cnota? Przede wszystkim z dziewictwem. Z czym popularnie się kojarzy moralność? Niestety z kwestiami obyczajowymi. Czyli jeżeli on mówi do pospolitego odbiorcy kompletnie niezorientowanego, o co chodzi, jeżeli on przedstawi mnie jako osobę, która cnotuje, czyli moralizuje, przeciętnemu odbiorcy może się skojarzyć, że ja tutaj namawiam do zaniechania pożycia przedmałżeńskiego, że zupełnie to może mieć zupełnie inną paletę skojarzeń. Ja myślę, że jemu możliwe, czy świadomie, czy nieświadomie, o to chodziło, żeby mnie wrzucić, powiązać zupełnie z innym typem skojarzeń. Czuję, jakby chciał wykreować ze mnie rodzaj dewotki, która chodzi: jak ty mogłaś ubrać tak krótką spódnicę? Coś w tym kierunku. Tak to zabrzmiało, takie to skojarzenia we mnie wzbudziło i wydaje mi się, że to może być taka pewna kreacja artystyczna świata, która może w ten sposób wpływać na odbiorców. Jeżeli teraz weganie będą kojarzeni z moralizatorstwem tandetnym, płytkim, nielubianym i niepopularnym, z cnotowaniem, no to znowu oni są na pozycji wygranej wojny psychologicznej, bo tu nie ma argumentu. Bo co to jest za argument sensu stricte, że ona cnotuje? No niby żaden, a jednak ja wyłowiłam to bardziej niż te pseudoargumenty. Te dwa, że mają kij w dupie, drugie, cnotuje, ona cnotuje,
No i trzecia sprawa, którą też wyłowiłam jako taki argument najważniejszy, to to, że kogo obchodzi los zwierząt i do tego dołączone ha, 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 czyli śmiech. Śmiech, satyra jest ich głównym argumentem. Z tego, co się zorientowałam, jest to towarzystwo takie chyba imprezowe. Prosili, żebym sprawdziła wokale innych osób z tej grupy, więc się zorientowałam, że jest to towarzystwo pyrkonowe. Osoby z Pyrkonu, chodzące na Pyrkona, są mi troszeczkę znane, ponieważ kiedy uczyłam japońskiego, to dużo akurat fanów języka japońskiego byli to fani anime, mangi i jednocześnie chodzili na te Pyrkony. Więc no wiem, że to są ludzie tacy troszeczkę zakręceni, poniekąd sympatyczni i teraz jeżeli to jest towarzystwo imprezowe, pyrkonowe, przebierające się, lubiące właśnie fantazy, przebieranki, to nie są nawet klasyczni antywegani. Oni tutaj szukają sobie zaczepki, szukają sobie tematu, komu dokuczyć, kto będzie łatwym obiektem, szukają sobie łatwego kozła ofiarnego. Dlatego tym bardziej myślę, że taka zwykła ignorancja to nie jest najlepsze, optymalne rozwiązanie. Oni walczą z nami śmiechem i jakkolwiek my jako weganie mamy mnóstwo argumentów. Argumenty są i związane z dobrostanem zwierząt, których nie da się zabić w sposób miły i przyjemny. I nie da się zaprzeczyć ich cierpieniu, to jest pierwsza grupa argumentów. Argumenty zdrowotne także są po naszej stronie i argumenty z zakresu ochrony środowiska także są po naszej stronie. Ale czy tak naprawdę to są nasze najważniejsze argumenty? Czy naprawdę z czymś śmiechem i satyrą powinniśmy walczyć badaniami? Ja i tak uważam, że niezależnie od tego, czy dieta roślinna jest zdrowa, czy nie, czy my faktycznie coś zyskujemy, czy nic nie zyskujemy, niezależnie od tego, czy faktycznie większość lądu jest okupowana przez pastwiska, przez uprawy na rzecz wyżywienia zwierząt, czy nie, to i tak tak naprawdę jesteśmy weganami ze względu na to, że sprzeciwiamy się wykorzystywaniu innych takich samych jak my istot. Po prostu sprzeciwiamy się zadawaniu tortur, cierpienia. Po prostu. Ja uważam, że nasz najważniejszy argument autentycznie sprowadza się do tego jednego. I ta cała reszta to są tylko dodatki. Ta cała reszta jest wtórna. A ich argument z kolei, ponieważ to wszystko, co oni tam tworzą, to jest taka zasłona dymna, że to każdy, kto ma trzy szare komórki, widzi, że to są o kant ha rozbić argumenty. Dlatego tak na serio ich argument jest jeden. I istotę tego argumentu ich oddaje mem, nad który się przypadkiem natknęłam, kiedy szukałam jakiegoś absurdalnego obrazka, który mogłoby być miniaturką poprzedniego filmiku. Ale przy okazji wpadł mi w ręce taki inny mem, który wydaje mi się, że totalnie oddaje istotę ich argumentacji i naszej także kontrargumentacji. Mem przedstawiam obok, napis jest: "Vegans are crazy, they think animals shouldn't suffer." Co przetłumaczę dla tych, którzy nie rozumieją, weganie są szaleni. Oni myślą, że zwierzęta nie powinny cierpieć. I naprawdę, wydaje mi się, że ten mem, nawet nie wiem, być może nawet go wykorzystam na miniaturkę tego filmiku, ponieważ ten mem oddaje sedno problemu. My uważamy, że dokładnie tak, że my uważamy, że nikt nie zasługuje na taki los, jaki spotyka te biedne istoty. Tak, to jest nasz podstawowy argument. Tak, nie chcemy, żeby Ziemia była tak podłym miejscem, żeby była piekłem. I myślę, że ten mem oddaje całą istotę sporu. Weganie są szaleni, ponieważ uważają, że zwierzęta nie powinny cierpieć. Ja jestem weganką nie ze względu na żadne argumenty, takie czy siakie statystyki, ponieważ gdzieś mignęło mi spojrzenie przerażonej świni jadącej do ubojni, poczułam jej emocje i wiem, że nie ma we mnie zgody na to, żeby komuś zadawać takie cierpienie. Nie chcę, żeby ta ziemia była piekłem dla kogoś. Nie chcę kogoś sprowadzać na ten świat tylko po to, żeby zaznał ekstremalnego bólu, cierpienia, aby pobył sobie w piekle. Nie chcę, żeby ktoś inny cierpiał dla mnie. To jest argument podstawowy. Ich argumentem jest śmiech. Ich argumentem jest to ho, 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 bo zwierzątka cierpią, ho, ho, ho. Jest próba
zbycia śmiechem naszego autentycznego argumentu. Oni się śmieją z tego, że my jesteśmy wrażliwi na punkcie zwierząt. I ja powiem tak, tak, my jesteśmy wrażliwi na punkcie czyjegoś cierpienia. Ta cała reszta jest nieważna, te inne argumenty, badania, naukowcy. Faktycznie, to są sprawy wtórne. Faktycznie o to chodzi. My mamy autentyczny argument etyczny, ich argumentem jest śmiech. Kreowanie grupy imprezowej, ekskluzywnej, do której wejście warunkuje to, czy jesz mięso. Będziesz jadł mięso, kebaby, będziesz się z tego śmiał, będziesz się śmiał z tych wegan, wejdziesz do naszej grupy, będziemy razem imprezować, pójdziemy sobie na pyrkon, przebierzemy się za jakiegoś tam pajaca czy postać fantazy. U nas jest fajnie. I jak psycholog mówiła, śmiech, zabawa, to jest najcięższy kaliber argumentu, z którym najciężej się walczy. Jak ja już powiedziałam, nie jest to pierwsze moje zmaganie się z czyjąś kpiną, drwiną, żartem na nasz temat. Już przez to przeszliśmy, walcząc z palmą jakieś 3 lata temu, nawet niecałe jeszcze 3 lata temu. Już wtedy też nagrywam podobny filmik, mówiąc, że słuchajcie, nie możemy być serio, walcząc z kpiną czyjąś. Walcząc z tym ich podstawowym argumentem, że właśnie weganie są poważni, smętni czy jacyś. Nie możemy argumentami walczyć, nie możemy wychodzić z prawdą. Myślę, że nie wkrótce powtórnie opublikuję tamten stary filmik, jeszcze z okresu, kiedy podobnym argumentem żartu i śmiechu walczyliśmy parę lat temu. Wtedy z pomocą przyszła pewna bardzo utalentowana studentka animacji filmowej, która po prostu pokonała ich żarty swoją własną, bardziej profesjonalną satyrą. Myślę, że się popłakali, bo było ostro. Przypomnę wam kanał Głęboko w internecie. Jeżeli chcecie, zobaczcie, jak wtedy wyglądała walka z żartem na temat wegan. No i to chyba tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.